Siema, Siema widzów, witam cię. Dzisiaj obgadamy po pierwsze to, że jest nowy serwer polski na ShakeSamficzet, tak? Więc bijajcie w link w opisie i grajcie ze mną. Może mnie dogonicie, ale wątpię. A znaczy wiecie, to niby, że 365 jestem, ale to dlatego, że jeszcze nie zrobiłem awki, bo robię klaser, więc dzisiaj będziemy sobie robić klaser w sensie w tle, nie? A na przodzie będziemy. na przodzie. A obgadywać będziemy dramę. Dramę, która no według mnie już się zakończyła, bo po pierwsze Ksajo powiedział, że już dalej nie będzie, że jak to powiem, tłumaczył, nie będzie odpowiadał Ksajo dalej. Kurde, ja nie założyłem tego, ja się dziwię, że ja nie daję rady, nie? No, więc y, Gimper odpowiedział, odpowiedział Ksajowi na te dwu, dwie godziny, że tak to powiem, pojadania na live'ie. No i co, dowiadujemy się tam w sumie, że Gimper nigdy nie mówił, że jest kolegą Ksaja, co według mnie jest nieprawdą, bo wydawało się na coś innego, przynajmniej z perspektywy widza. Czyli mojej, no wydawało się, jakby Gimper serio sugerował, że kolegował się, lub przynajmniej tak myślał o Ksaju. Wychodzi na to, że tak w sumie nigdy nie myślał, to po pierwsze, a po drugie, że on się nie utożsamia z ludźmi, z którymi pracuje. Czyli tak jak mówiłem, niby Gimper mówi, że ma dobrą relację z osobą, tym właścicielem tego bilaudu i generalnie on nigdy nie widział takich zachowań, ale według mnie, jeżeli współpracujesz z osobą, która to takie rzeczy mówiła do Ksaja, typu, no, że załatwi Ci banana w Rajocie, czyli w Lolu, no, to, to, to tak trochę też troszeczkę świadczy o tobie, więc to też yy, pokazuje, w sensie, to też uzasadnia, dlaczego Ksajo nie lubi Gimpera. No i do tego w sumie doszliśmy. Że ta drama się wyczerpała, nie ma co więcej o tym mówić. Gimper tam jeszcze mówił na odcinku, że faktycznie Gimper przyznał, że mógł to wyjaśnić prywatnie, tylko bał się, że jak yy, prywatnie o niego napisze, to Ksajo to po prostu publicznie wyciągnie i się zaśmieje z tego, ale według mnie i tak źle zrobił, bo mógł się po prostu skontaktować prywatnie i tyle. I pewnie by nawet nie było. Jakiejkolwiek dramy, tak, tak zgaduję. O plus 6 mamy klaster, ale super. 50% równe. Kozacko. Dobra. No więc Gimper przynajmniej przyznał się do, do winy Jeżeli chodzi o to, że mógł napisać Prywatnie, skoro serio go coś tam Bolało, no i ogólnie ta cała drama No trochę nudnawa się pod koniec zrobiła Nie mówię, że nie, poza tym, że Dowiedzieliśmy się, że Gimper współpracuje Z szarymi gościami, że tak to powiem To, no, nie wiem, jakiegoś konfliktu mega Nie było widać od strony Gimpera Z Xayo, tak samo z Xayo do Gimpera Po prostu Xayo nie lubi Gimpera i w sumie Tyle, no, też Xaio Troszeczkę wydaje mi się, że przesadza Bo okej, okay, ma złą relację z osobami, z którymi Gimper współpracował, ale Gimper sam w sobie, w sumie Ksajowi nic nie zrobił, oprócz tego, że ma negatywną opinię o nim i tyle, tak? To dobra, ile mamy klasera. Klasera plus 8. Prawie 51% klasera jest to bardzo dobry wynik. Wydaje mi się, że lochu żadnego nie zrobimy niestety. No napiszcie w ogóle w komentarzu, co wy myślicie o tej całej dramie. Według mnie w konkluzji takiej krótkiej, no trochę za bardzo się ciągła. I to, że Ksajow, Ksajow wyczerpał temat totalnie. W sensie dwie godziny o tym mówił. No nie wiem, ja sam się podziwiam, że ja te dwie godziny oglądałem. W sumie to godzina, ale też na live też coś tam oglądałem. Przy czym jeszcze zaś żal mi internet, więc jeszcze gorzej było. Ok, 51% klasera jest, więc jest super, możemy spróbować lochy. Jesteśmy magiem, więc jest taka opcja, że jednak damy radę na tym. Dodajmy sobie jeszcze trochę inteligencji, trochę tego. Celuję w topielę w ogóle na tym świecie, wątpię, że mi się uda, szczerze mówiąc. Martwię że tak dużo czasu nie mam, żeby grać, ale ale Aleksandra będzie dobrze, wierzę w to. O, tutaj powinniśmy dać radę raczej. Poprobujemy tak do 700 grzybów. Może akurat wejdzie, jeżeli wejdzie, to bym był w szoku. No bo rzadko to poniżej pół HP schodzi, ale może akurat. Chyba że jakieś Rzeczy może sobie zmienimy. Może nawet jakiegoś epika zdobędziemy. Wątpię, jeżeli chodzi o epiki. Tym bardziej na startach serwera wydaje mi się, że epiki są o wiele rzadsze w tych w sklepach. No patrzcie, w ogóle epiki nie wyskakują. Specjalnie to robię dla was, żeby tylko sprawdzić, czy są epiki, ale chyba naprawdę na starcie serwera w ogóle epiki nie lecą, jeżeli chodzi o. No kuźwa wyleć jakikolwiek epik. Ciekawe, jakie są szanse na to, żeby epik wyleciał ze sklepu. Ej no, patrzcie, już 300 krzybów na to wydałem. To jest taki eksperyment społeczny trochę, żeby Wam pokazać, że się w ogóle tego nie opłaca robić, ale ja już jestem taki, że jak już zainwestowałem grzybów w to, no to chyba, że ja Jestem głupi i w ogóle nie wyskakują epiki. Dawajcie, do 2000 grzybów tak spróbujemy. Może akurat jakiś jeden wyskoczy. Dobra, popróbujmy, może jeszcze, jeszcze. Do tych 2000, jak mówiłem, to zrobimy. Zgadzając, że się to po prostu marnuje teraz grzyby, ale to właśnie ja jestem, nie? To jest zero poszanowania do grzybów. Nie, to to jest skam Ja tego nie robię nawet. Już, jakbym tutaj wydał pewnie te 600 grzybów, to bym prędzej zrobił tego żywiołka ognia, niż y, znalazł pika. Mogę się założyć. No patrzcie na to. Zrobimy teraz o 1500 grzybów i mogę się założyć, że będzie. Dobra, kurde, nawet blisko nie ma, no. Muszę czekać do, do 23 tak naprawdę. Dajcie mi więcej golda. O, pięknie. Mam więcej golda. Pyk, pyk. Bo trzeba znaleźć kogoś, kto ma dużo golda i go po prostu farmić. 28 miał chłop. Dobra, dawać go. Dawaj go cały czas. 28, 28, 28. 28 27. O, już mu spada goldzik chyba. 21, no i 0, już daje, bo za daleko jest. Ale super, fajnie, fajnie. Ile mam klasera w ogóle? Już 51,2. Zróbmy do 52% i w sumie mogę kończyć odcinek. A może troszeczkę więcej? Nie wiem, ja kocham robić klaster, serio. Czyli najbardziej lubię takie ogólnikowe, jak potem mi zostają te pojedyncze rzeczy, to nienawidzę tego robić. O, 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 ktoś mi tutaj dał dużo golda. No, on mi daje dużo. 24, 18, no i na tym się skończyło. Kradniemy golda. Kurde, jaka strategia w ogóle widzowie. Yy, mamy 51,2. W sumie nie wiem, czy damy radę. Dawaj więcej, dawaj więcej. 5 tylko dał już? Co to ma być? Z jakiś scamery, no dobra. Troszeczkę jeszcze będzie 52%. Oczywiście, jeżeli nie wiecie o co chodzi, to za chwilę Wam wytłumaczę. Bo tutaj w momencie, jak dostajesz klaser, to jeżeli jest 51,5, to się zalicza jako 52%. Bo w tych procentach małych nie działa. Chyba nie ten. A dobra, i tak dostałem. Jest 51,5, widzowie, więc idealnie wbijajcie na nowy serwer na Shake'ach. No i na razie ja się do mnie żegnam. Ba, 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 bye, bye. Miłego dnia. I wbijajcie na zebranka, widzowie. Pamiętajcie.